Cześć, cześć kochani, tu Marek Walec z tej strony z bestpan.pl. U mnie świątecznie, odpoczywamy i przy okazji chciałem Wam pokazać coś bardzo fajnego. Pamiętacie tego gościa? Mój cykas Revoluta, który w zimie stał na mrozie minus 6 stopni przez całą noc, dlatego że po prostu o nim zapomniałem. No i on nic sobie z tego nie robi, że nie jest uważany za roślinę mrozoodporną, że wytrzymuje tam może tylko minus 1 stopień, tak oficjalnie wszyscy mówią. On nie dość, że nic mu się nie stało, to jeszcze, żeby było dobrze widać, wypuszcza piękne, nowe, młodziutkie listki. Tak, jeżeli nie pamiętacie tej sytuacji, to wkleję w opisie ten film z zimy, gdzie pokazywałem, jak na takim mrozie stał calusieńką noc. Także jeżeli podoba Wam się ten kanał, łapa w górę, subskrybujcie koniecznie mój kanał, żebyście byli na bieżąco, co się dzieje. Tak to wygląda, cykas Revoluta, minus 6 stopni przeżył, ma się świetnie, nic mu się nie stało. Oczywiście nie oznacza to, że polecam, tak, sadźcie cykasy do gruntu. Nie, chodzi mi tylko o to, że jakieś stwierdzanie, że roślina wytrzymuje tyle lub tyle, no nie jest do końca jakby pewnikiem, tak? Dlatego, że to zależy od wilgotności, wiatru i wielu, wielu innych. A ten na dodatek nie dość, że przeżył taki mróz, to jeszcze był w doniczce. Przecież wiadomo, że korzenie są bardzo wrażliwe, ale co? Tak to wygląda. Trzymajcie się. Wspaniałego dnia. Świętujcie, odpoczywajcie. Pokażę niedługo, jak rośnie na Inital ten, co mu stożek odpadł w połowie. Zobaczycie, jak zasuwa. Na razie trzymaj. O! A to jest mój mały palmiarz, rośnie. W cieniu się bawi. Trzymajcie się, wspaniałego dnia. Sadźcie palmy, zapalmiajmy i cześć.